No tak, to, to bardzo może śmiesznie brzmi, ale jak ja dzisiaj o tym sama myślę, to jak człowiek tak nieprzygotowany mógł właśnie wsiąść w samolot i polecieć? Nie przygotowałam się od żadnej strony. Przykro przyznać, ale pomyślałam sobie, co ja się tutaj w Polsce, nawet w Gdyni, w jakiejś klinice w chorób tropikalnych, co ja się dowiem o trądzie. No nic. Więc to, co mogłam wyczytać w książkach mądrych jak w jakichś encyklopediach to poczytałam, a reszta po prostu zaufałam Panu Bogu. Wtedy, kiedy się zgłaszałam do tej pracy, to jeszcze myślałam, że wszystkiego nauczę się od księdza Adama, który był, mm -hmm. jak ja wspomniałam, lekarzem i to już wtedy doświadczonym w tym trądzie. Ale nie miała Pani takiego, czysto po ludzku pytam, mm -hmm. takiego strachu, że lecę do ludzi trendowatych? Ten trąd, że to było coś takiego, co by mogło Panią jakoś... No nie wiem, odrzucić, powstrzymać, zatrzymać, przestraszyć. Nie wiem, no tak myślę bo po trąd prostu... Znamy, bo trąc znamy tak naprawdę z Biblii, tak? Mm -hmm. I oni krzyczeli, nieczysty, 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 ludzie nieczysty. uciekali. Ale pan dotykał rękoma? Dotykał. I nie bał się? No to właśnie. Nie bał się. A Czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się... Czasem warto zmierzyć się z brokiem, by przezwyciężyć strach jak ten. Kiedy przez Polskę i Europę przetacza się dyskusja na temat życia, tego kiedy się ono zaczyna i kto w ogóle ma nad nim kontrolę, na drugim końcu świata istnieje ośrodek, grupa ludzi, społeczność, która o to życie walczy. Każdego dnia, wśród nich ona, doktor Helena Pes. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, pani historia jest dla mnie wielką inspiracją do tego, jakim pięknym człowiekiem można być. Ja wiem, że zaraz pani tutaj pojedzie po mnie. Prychnę. Jak nie po jednym, ale. Y, pani historia i historia tego miejsca świtu, wczesnego świtu. Pokazuje, że życie ma sens, chociaż niejednokrotnie możemy podważać sens istnienia takiego życia, jakbyśmy chcieli podejść. Po co to za życie? Z jakim życiem się pani spotyka? Na co dzień? Dzisiaj najwięcej osób odrzuconych przez społeczeństwo. Na dzisiaj. Rzeczywiście mam problem z przywracaniem ludziom godności bardziej niż życia. Spotykałam się z rozmaitymi problemami z życiem. Nie tylko choroby, jestem lekarzem. Nie tylko umieranie niemowląt, nie tylko umieranie w łonie matki. Ale też umieranie starców. Dużo przeszłam, kiedy miałam 10 lat i leżałam w szpitalu, chyba pierwszy raz wtedy widziałam śmierć. Tak naocznie. I to właśnie z powodu choroby, której już dzisiaj nie ma praktycznie na świecie, Aina Medina, umierał młody człowiek w tak zwanych żelaznych płucach, nie przeżył. Ja y, w, chyba od tamtego szpitala zawsze myślałam o tym, że warto walczyć o życie. Od tego pierwszego długiego szpitala w moim życiu miałam te 10 lat. Y, jednak najbardziej odczułam wartość życia jednak w Indiach. Bo tam miałam bezpośrednio i tylko ja. Pole do walki. Nikt mi tam już nie pomagał. Dopóki byłam w Polsce i. Zawsze gdzieś był kolega, ktoś starszy, kogo można dopytać, specjalista, do którego można pacjenta odesłać, to troszkę inaczej wyglądała praca. Natomiast tam jestem sama, jako lekarz, zawsze, mam dwóch paramedyków, miałam jeden już nie żyje, yy, których mogłam dopytać, no, bo mieli większe doświadczenie życiowe po prostu. Spotykali się wcześniej już z chorobą, z chorobami, z którymi ja. Teraz się zajmuje, no ale tak naprawdę byłam zdana na siebie. Zanim postawię pytanie, jak młoda lekarka na wózku trafia do Indii. No to chciałbym panią zapytać, jak pani trafiła na, na wózek? 10 lat i diagnoza. Tak, no hajny Medina. Choroba, która wtedy już, szczepionka, była wynaleziona, ale jeszcze nie była stosowana w Polsce. Rok 1958, wielka epidemia. Ja zachorowałam trochę wcześniej, w lutym, kiedy się zaczęła epidemia, bodajże w lipcu, w czasie wakacji. No to wtedy, wtedy zaczęto, po tych wakacjach, zaczęto stosować już szeroko szczepionkę przeciwko hin Taką prawdziwą szczepionkę antywirusową, wynalezioną przez naszego rodaka w Ameryce w latach 40. -tych. No, jestem właśnie taką ofiarą. Co było? Leżałam. Pamiętam, bardzo dużo pamiętam. Dziesięciolatka, a to były mocne przeżycia. Nagle traciłam możliwość chodzenia. Gdzieś tam się przewróciłam raz, drugi. Wszystko to w ciągu 3-4 dni do diagnozy. No i potem już kilkumiesięczne leżenie w szpitalu zakaźnym na specjalnym oddziale dla chorych na Hajne-Medina. Dzisiaj mówimy o tym polio z Łaciny. No, ja wyszłam z tego obronną ręką, dzięki wielkiej pracy moich rodziców. Rodzeństwo w tym też brało oczywiście udział, ale też rehabilitacji. Na Lindleya było takie miejsce w podziemiach szpitala akademickiego, gdzie codziennie, codziennie zawoziła mnie tam mama i codziennie kilka godzin ćwiczyłam. Dwa, trzy, dwie, trzy godziny to były fizjoterapia, gimnastyka, basen, masaże, wszystko. Ze szpitala wyszłam na jednej nodze, podpierając się dwiema kulami. Także już chodziłam. Bardzo ciekawe, to też mogę powiedzieć, bo mnie to do dzisiaj śmieszy, Ach. że w szkole nikt nie pomyślał o tym, żeby klasy, do której uczęszcza jedyne dziecko niepełnosprawne, na przykład umieścić na parterze. Na parterze. I na trzecie piętro mój dzielny najstarszy brat, sześć lat ode mnie starszy, nie wstydząc się kalekiej siostry, wynosił mnie codziennie na plecach. To było piękne, to jest moje najpiękniejsze wspomnienie o moim najstarszym bracie, który zmarł w ubiegłym roku. Mam oczywiście dużo więcej, bo naprawdę moja rodzina stanęła obok mnie. Ale no to jest co się pamięta. Potem już chodziłam lepiej. Odrzuciłam kulę na jakiś czas. Chodziłam wolniej, bardzo mocno kulałam na jedną nogę i tak ukończyłam studia, szkołę, studia i pracowałam jako lekarz też kaleki. Dostałam pierwszy samochód z przydziału, taki dla niepełnosprawnych. Trabanta no. wspaniałego. Tak, no i takie dwa trabanty zajeździłam. No i już potem Służba lekarska. A to nie było tak, że obraziła się pani na pana Boga albo na los, na życie? No ja tutaj przecież wszystko przede mną, młoda dziewczyna. I nagle wymyśla sobie studia lekarskie. Ona będzie teraz ratować ludzi, a może właśnie wbrew temu, co się stało, będzie pomagać. To jest jeszcze, dodam, że to jest ciekawa rzecz. Pan Bóg mnie dosnął tą chorobą w najodpowiedniejszym wieku. Bo byłam jeszcze za mała, że tak. Rozumować, jak pan teraz mhm. mówi. Jeszcze nie znałam wartości życia, nie wiedziałam tak dokładnie, co straciłam, chociaż oczywiście wcześniej na boiskach biegałam i skakałam z chłopakami. Natomiast miałam wolę życia. Jak później by to się stało, bardzo często ludzie się poddają, a dzieciak taki dziesięcioletni ma wolę życia. Więc ja naprawdę robiłam rzeczy takie, że mnie tam obserwowano w tym szpitalu. Ja myślę, że nawet wyciągali wnioski, jak rehabilitować innych. Na przykład chodziłam z palca napięte, z palca napięte. Nie dawali mi żadnych podpór właśnie na początku. I tak na tej jednej nodze przesuwałam się przy ścianie, tylko asekurując się blisko ściany. No na przykład pamiętam taki swój chód. Potem jak już mi dali te kule łokciowe, no to i po schodach, małe schodki do ogrodu były i wszędzie. Już, już człapałam. Nie obraziłam się chyba na Pana Boga nigdy. Nie pamiętam takiego momentu. Ale też no jako nastolatka, na przykład, no to buntowałam się, że, że, że nie mogę czegoś tam. Myślę, że najbardziej pomogła mi jednak moja ukochana rodzina i yy, moje rodzeństwo biegało i gdzieś tam na boiskach, a mój tata mi powiedział: A ty musisz zwyciężać głową. I nie będą zwyciężać właśnie w sportach, będą pracować fizycznie, a ty musisz. Tak się ustawić, żeby móc pracować głową. Ale ja się nie ustawiałam, po prostu wybór medycyny to była zwyczajnie spłata długu. Dobre miała Pani wzorce w domu? Tata pracowity, bardzo wymagający. Chyba to są najlepsze wzorce. Mama troskliwa, zatroskana o wszystko, ale bardzo tolerancyjna. Ufali nam. Na przykład wiem, że. Wyjście z domu, jeżeli się mówiło, idę tu i tu i, i wrócę o tej o tej porze, w ogóle nie było problemu. Raz tata bardzo się na mnie zdenerwował, bo powiedziałam, że wrócę o dziewiątej, ja wróciłam o dziesiątej, czy nawet o ósmej miałam wrócić. No i wtedy nakrzyczał na mnie strasznie. Co to, nie ma telefonu w domu? Dlaczego nie zawiadomiłaś? Coś tam mi się przyciągnęło u koleżanki, jakąś gazetkę, robiłyśmy coś tam. No i, i zdenerwowanie mamy. To, to tego nie wolno było robić. Mm -hmm. Tak, oni Mama dbała o wszystko, nie tylko o żołądek, o wszystko naprawdę, ale, ale trzeba było, mieli do nas zaufanie, ale nie można go było nadużyć. Pani Helena, a czasy studiów? No to już yy, byłam bardzo samodzielna. Ja w ogóle myślę, że ja wcześniej dojrzałam niż inni ludzie, właśnie przez, przez czasy. Przez te pobyty w szpitalach, bo jeszcze jak byłam w dziewiątej klasie w liceum, mhm. wtedy była jedenastolatka, więc po podstawówce poszłam do liceum i w dziewiątej klasie miałam półroczną przerwę. Byłam w szpitalu jeszcze raz. I ja myślę, że te pobyty w szpitalu spowodowały, że ja byłam taka doroślejsza, właśnie decydująca o sobie sama. Chyba tego wymagało po prostu ode mnie życie moje. Wybrałam się na studia, troszkę wbrew temu, co tata radził. Tata powiedział, że może jako stomatolog byłoby mi lepiej, jako dentystka. Ja się na to wszątpiłam, bo ja naprawdę miałam wzorce lekarskie, właśnie takie: ludzi i pielęgniarskie, i dbania o człowieka chorego. Zęby mnie nie interesowały, a maszyna przerażała. Ja tam nie będę nikomu zaglądała. Tak, tak, tak. tak. Nie, no nie <grymki> można pogadać jednak. Można tylko monologi snuć, jak się jest dentystą. A pacjent potrzebuje też się czasem wypowiedzieć. Więc nie, nie. To, to już czas studiów, to, to właśnie znalezienia Pana Boga też przy okazji. Poznałam grupę pielgrzymkową. Śmieszne, prawda? No śmieszne. aleka no. dziewczyna, tu na pielgrzymka. Chcę. I poszłam. I poszłam, tak, tak. Po drugim roku studiów, jak miałam jeszcze dwie operacje, miałam też kolejną przerwę w nauce. Po drugim roku studiów wzięłam, miałam urlop dziekański, właśnie zdrowotny. Mhm. No to miałam taki bardzo ciężki gips. To się towarzystwo zdziwiło. 11 kilo ważył. No i musiałam to nosić na tych moich rękach, więc sobie pomyślałam, no to jak mogę, jak mi zrzucili te 11 kilo, no to teraz taka leciutka mogę sobie pobiec do Częstochowy. No i tak, pobiegłam. Wcale się nie zdziwiło, tylko mi pomagali. Podwozili tam, gdzie były jakieś piaski, jakieś gorsze drogi. I jakoś doszłam. A fajnych miała pani kolegów na studiach? Pytam o chłopaków I konkretnie. Właśnie, właśnie to jest dla mnie przykrość pewna. W, w ubiegłym tygodniu w Obchodziliśmy 50-lecie dyplomu. Yy, ładna, ładna uroczystość. Yy, ale to był ostatni rocznik, z którym studiowałam. Ja z każdym rocznikiem studi studiowałam tylko dwa lata. Także mm -hmm. ja tak naprawdę kolegów nie pamiętam. Nas było bardzo dużo. To była wtedy jedyna uczelnia w Warszawie, yy, kilka tylko w Polsce. To była Łódź, Białystok, Kraków, gdzieś tam jeszcze. Teraz mamy tych uczelni całe mnóstwo. Nas było 300, jak zaczynałam studia. Więc pierwsze dwa lata z jedną czychsetką, po przerwie drugie dwa lata z drugą czychsetką, potem kolejny urlop dziekański. Ponieważ postanowiłam też w międzyczasie yy, zmienić stan, jeśli o. tak można powiedzieć. No dobrze. Nie, nie wyszłam za mąż, właśnie postanowiłam swoje życie poświęcić panu Bogu. To po tej pielgrzymce już? Ta miłość się narodziła, czy w czasie? Nie. Nie w czasie pielgrzymki, nie po pielgrzymce, na jeszcze innych wakacjach całkiem. Na chwilę pojechałam nad morze do Kuźnicy i taka pani, świecka osoba, opowiadała o Matce Bożej Częstochowskiej, do której ja przecież właśnie poszłam i, i którą czczę, a ona tak opowiadała, że ja postanowiłam jednak pojechać jeszcze jakoś inaczej. Były mm -hmm. takie adoracje nocne. Wybrałam się raz, drugi, trzeci, piąty, no i potem już... Poczułam, że właśnie to jest ta droga, że tędy, tak. potem to mnie zawołała na te zupełnie inne spotkania, na tą audiencję do niej, żeby, żeby i co pani oddać swoje pani życie. życie? Ja rozeznałam, że Instytut Świecki jest najlepszą dla mnie formą, bo będę mogła pełnić swoją służbę lekarską tak, jak o tym marzyłam. Nie założę rodziny, będę całkowicie wolna właśnie dla pacjentów. Siostra skrytka. nie. To nie jest zakon. No już myślałem. No. Nie, nie, nie. To, to nie jest zakon. To nie Instytut jest zakon. Instytut świecki, to jest, gromadzą się tam ludzie, nie tylko kobiety, również mężczyźni, są męskie instytuty, którzy w normalnych środowiskach żyjąc oddają się Panu Bogu. Dokonuje się konsekracja, my jesteśmy świeckimi, konsekrowanymi. Ale nie żyjemy w żadnych większych zgromadzeniach. Zakonice wszystkie muszą żyć w jakichś wspólnotach. My nie, my każdy żyje tak, jak mu się uda. Dobra, to zanim zagadamy o te Indie, tak. to pani siebie widzi w jakimś zakonie? Nie, nie, właśnie się nie widziałam. Także to, że, że znalazłam kontakt do Instytutu Świeckiego, właśnie mnie zadowolił, bo służba panu Bogu mi jak najbardziej, no mówię, zakochałam się. Ależ to byłaby dopiero siostra Helena. Nie, nie jestem zakonnicą, nie widzę się w zakonie. Nie? Już na pewno nie, nie jest jakimś, w jakimś stroju. Nie, no jestem świeckim, konsekrowanym człowiekiem. I przepraszam, I jest... że ja tak dopytuję, ale mnie to inspiruje. Tak. Ja w sumie to chyba pierwszy raz się o tym dowiaduję dzisiaj. No istnieje taka forma życia od... Piusa, Pius XII wydał taką encyklikę aprobującą taką formę życia. W świecie, żyjąc w świecie, mamy świadczyć o Panu Bogu. Według Tyle. własnych talentów, darów, które otrzymaliśmy, nie Chrystusa światła. Tak, tak. I właśnie w świecie nie wyróżniamy się, staramy się nie wyróżniać. I No ja na przykład noszę Matkę Bożą na wierzchu, no tak, ale, ale nie żeby bez się wyróżniać. Przecież to jak, żadne to wyróżnianie, no. No właśnie, wiele osób nosi emblematy religijne. Tak, my mamy świadczyć właśnie życiem, tak naprawdę. Przepraszam, jest jedna rzecz, która tak? panią wyróżnia: spojrzenie i uśmiech. No naprawdę, od razu bym wiedział, że to człowiek jakiś od Pana Boga no przysłany. Myślę, że, że wiele z takich osób. I... A skądże? Darów Ducha Świętego nie da się zagrać. Radości, uprzejmości, otwartości i y, żartu. No dobrze, no więc Pan Bóg jest właśnie taki. Ma swoje no. bogactwo, udziela ludziom i, i, i na szczęście utworzył właśnie taką formę. Dał, pozwolił, Pius XII to zaakceptował i od tej pory w Rozwijają się, rozwijały się, nie wiem, jak jest teraz, jak ogień Instytuty. Byłam kiedyś na, y, delegatką na kongres taki światowy, to nas było takie mnóstwo. Nie wiem, ile. Nie wiem ile. Nie pamiętam w Częstochowie się odbywał. Czad. Byłam wydelegowana przez mój Instytut, i, i rzeczywiście to, to na mnie zrobiło wrażenie, tam poznałam nawet Instytut Indyjskie. Nawet w Indiach są instytuty. A to był świetne. pierwszy kontakt z Indiami wtedy? A nie, nie. Gdzieś tam się pojawił Indie nie, czy? Nie, 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 nie. No to, nie. To dużo wcześniej. A wcześniej to kiedy? W 1986 roku. Służbę medyczną zaczęłam w 74. Czyli 12 lat pracy? Tak. 12 lat stażu lekarza. Tak. tak. I wpada Helenie do głowy. Doktor Helenie pys. Nic nie wpada. Nie do głowy, do uszu. Byłam na. I u jednej z członki naszego Instytutu zresztą. I był tam zaproszony również ksiądz Pallotyn, który był sekretarzem do spraw misji parotyńskich. I był świeżo po takiej wielkiej podróży naokoło świata, po wszystkich z wizytą misjach. Pojechał. Po wszystkich misjach, które oni już utworzyli, polscy misjonarze. No i właśnie między innymi trafił do miejsca, które założył też polski misjonarz. Polski palotyn, lekarz, ksiądz Adam Wiśniewski trafił do niego no i opowiadał, przypuszczam, jestem pewna, że opowiadał o tych wszystkich rzeczach od Brazylii po Koreę, niezwykle ciekawie, przez Afrykę i Azję. Natomiast ja naprawdę usłyszałam tylko jedną rzecz, tylko jedną rzecz pamiętam. Taką, taką mam wybiorczą pamięć. Cały imienin dla mnie, wokół zdania, jeżeli umrze ksiądz Adam Wiśniewski. To, a już był bardzo chory, to kilkanaście tysięcy trendowatych zostanie bez opieki. I tyle. Pan mówi o inspiracji. Takie jedno, jedyne zdanie potrafi zostać w sercu na zawsze. Tak, panią pan Bóg podszedł. Tak. Następnego dnia rano pojechałam do niego, powiedziałam: Jak nie ma nikogo lepszego, to mogę jechać. Przemyślałam to sobie. Nie, nie, to nie było nieprzemyślane, to nie było nieprzemodlone. Wróciłam do domu. Już byłam wtedy w Instytucie, przecież w czasie studiów wstąpiłam do Instytutu. I powiedziałam, pomyślałam, to już było po śmierci też założyciela naszego Instytutu, kardyna dziś błogosławionego, kardyna Stefana Wyszyńskiego. Powiedziałam: Ojcze, ale już teraz chyba byś nie powiedział, że my jesteśmy dla Polski. Wydaje mi się, że. Pan Bóg mnie chce wysłać do Indii. Musiałam poczekać, nie pamiętam ile, ale dosyć niecierpliwie czekałam na powrót założycielki Instytutu, pani Marii Okońskiej z Rzymu, bo była w Rzymie. I tego dnia, kiedy przyjechała, ja już byłam na lotnisku, już jej powiedziałam, że mam do niej sprawę. Dojechałyśmy do miejsca jej zamieszkania. Ona tylko zdjęła płaszcz, od razu mnie wzięła na rozmowę, nawet potem mówiła, że troszkę się coś bała, obawiała, no ale nie spodziewała się jakiejś. Bolesnej rewelacji z mojej strony. Ale no, widziała moją niecierpliwość i oczekiwanie, więc wzięłam mnie na rozmowę. Rozmowa trwała bardzo krótko. Powiedziałam Marysiu, jest takie miejsce w Indiach, gdzie trendowaci mogą zostać bez opieki medycznej. Czy się zgadzasz? I matka założycielka, która no, była człowiekiem prawdziwie charyzmatycznym. Zrobiła mi krzyżek na czole i powiedziała Jedź". Potem opowiadała, że po prostu czuła, takiej rzeczy sobie nie można wymyśleć. To nie jest, to, to musi być naprawdę wezwanie Boże, bo takiej rzeczy sobie wymyśleć samemu nie można. Mówi: Dobra, dobra, ja znam Helenę. Ale z takim pomysłem to już musi przyjść po prostu tak. ze światłem Boga. Tak, naprawdę. Bo na to, to ona by nie wpadła. Nie, nie. ona wie, że kochałam i Polskę i swój mm. instytut. I, a tu nagle wyjeżdżam i, i jestem sama. Ile jestem lat sama pani już jest w ileś kilometrów, nie wiem, 5 sześć tysięcy kilometrów stąd, wtedy jeszcze nie było komunikacji. Jest tak to, że dzisiaj, dzisiaj to można się zobaczyć podczas rozmowy z każdym, z kim kto tylko ma Whatsappa, czy Messengera, czy jakiś inny komunikator. Bo dzisiaj to jest pani w stałym kontakcie z Polską, nie? Oczywiście. Na linii, na łączach. Oczywiście. A wtedy, a co rodzina, co najbliżsi? Co powiedzieli, kto? Rodzice y, żyli? Nie, pani tata jeszcze? już nie żył, mhm. mama żyła i była... No to, 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 to jest ciekawe. No dobra. Na początku oczywiście nic, żadnych reakcji. Ja też się nie chwaliłam za bardzo. I to nie ja starałam się o ten wyjazd, tylko ksiądz Stanisław Kuraciński, od którego usłyszałam o tej sprawie. To on miał napisać do swojego współbrata, a ja musiałam poczekać na zaproszenie. Rzecz nie jedzie się jak człowieka nie chcą. No, oczywiście. No, poza tym zaproszenie było potrzebne do wyrobienia paszportu, wizy, no jeszcze zakup biletu. Wtedy lot latał raz w tygodniu do Indii, do Delhi, do stolicy. No więc yy, w pewnym sensie powinnam się przygotować. Z drugiej strony wcale nie wiedziałam, czy mnie zapotrzebują, mm -hmm. czy mnie istotnie zaproszą. Więc nic na razie jeszcze pani mamie nie mówiła. No, po co wyprzedzać fakty kompletnie i złościć nic. kobietę w domu? Absolutnie. Ani moje rodzeństwo, ani, nikt o tym nie wiedział. Nie pamiętam, kiedy im powiedziałam tak naprawdę, ale y, czekałam dosyć długo. Y -y. To był 86 rok wrzesień. W lipcu następnego roku umarł ksiądz Adam istotnie y, i ten ośrodek został osierocony. Y, współzałożycielka, siostra Barbara Birczyńska jeszcze przez rok miała tam pielęgniarkę z Polski, która tuż przed śmiercią księdza Adama właśnie tam dojechała i była przy jego śmierci. Jeszcze przez rok ją miała, także dopiero po roku, w 1988 roku w sierpniu, przysłała mi zaproszenie. Bardzo to fajnie brzmi, prawda? Tak, jak ja bym te dwa lata czekała. Ale ja tak naprawdę nie czekałam, bo tak jak mówię, no jeżeli się przydam. To Pan Bóg wszystko zorganizuje tak, jak trzeba. Jak się nie przytam do co ja się tam nie pchałam. Ja no, czułam się niepełnosprawna. Tutaj jako lekarz rejonowy, teraz to jest pierwszego kontaktu, yy, czułam się jak ryba w wodzie. domowy dojeżdżałam do pacjentów. Nie miałam praktycznie żadnych ograniczeń. Miałam samochód, więc jeszcze jakieś inne rozmaite służby spełniałam. Miałam zawsze dodatkową pracę miałam sporo dyżurów, no bo trzeba było zarobić. Nie tylko na siebie, ale jeszcze i na innych, bo zawsze tak jest jakoś, że jeszcze inni potrzebują pomocy. Więc y, tak, tak. W wielu miejscach. Roboty miała Pani tutaj po pachy. W instytucie też byłoby co robić byłoby. i jakie sprawy obmadlać? No, do 80 roku, proszę Pana. Nawet takie dni skupienia raz w miesiącu zgarnąć się, żeby pojechać na cały dzień skupienia, Rekolekcje przynajmniej raz w roku. No i roboty też, tak. Mieszkałam nawet we wspólnym domu. Przez kilkanaście lat. No i jeszcze potem, w 80 roku, jak się zaczęła Solidarność, nasz ojciec, wtedy też zapytałam czy mogę się tego podjąć? Ja się powiedział, Jeżeli ludzie ci zaufali, to musisz. Takie hmm. miałam przesłanie, więc. No i rzeczywiście też miałam co robić, bo dano mi tam funkcję i. No właśnie, no ale ten rok 86 też troszkę zmienił już moją, to już optyka była zmieniona, bo w czasie stanu wojennego zmieniła miejsce pracy. Niestety wtedy pracowałam już tylko na benzynę. Wystarczało na benzynę, naprawdę. Dojeżdżałam 22 km do pracy w Warszawie, ale mieszkałam na Grochowie, a dojeżdżałam na Jelonki. Więc. Spotkałam koleżankę, która mi zaproponowała, bo właśnie potrzebowała internisty. Ja już mam po specjalizacji, więc ucieszyła się bardzo i pracowałam w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Pięć kilometrów miałam tylko, do, w ząbkach. Tam zakończyłam swoją, swoją pracę. No i potem jeszcze zrobiłam rzecz, no niebywałą, ja tak uważam sama. Mhm. Mianowicie pomyślałam, a w końcu, jak przyjdzie to zaproszenie, to co ja zrobię? No, tak z dnia na dzień się nie zwolnię, poza tym nie chcę się zwalniać. Może ja przejdę na rentę? Jako osoba niepełnosprawna, troszkę sobie coś tam dorobiłam. Uczciwie przyznaję, chciałam dostać tę rentę, więc troszkę musiałam pochorować. No. Nie było to może najuczciwiej, ale dla dobrego celu. No i rzeczywiście jestem przekonana, że Pan Bóg tym kierował, bo. Nie bo ma tak skup... Helena chce chorować. Nie ma, nie, ma, tak, nie ma zbiegów okoliczności. Nie ma zbiegów okoliczności. Rozchorowałam się po drodze. Gdybym się rozchorował w Warszawie i koledzy by mnie odwiedzali, to by nie uwierzyli w tę y -y. chorobę. Więc musiałam się rozchorować po drodze. Zatrzymałam się yy, po drodze ze Szczecina do Warszawy w Poznaniu i u znajomego yy, pana doktora zostałam przebadana dokładnie. No i okazało się, że, że trzeba wystawić mi zwolnienie dłuższe. No i tak do grudnia byłam na zwolnieniach, a potem już papiery o rentę. Wszystkim Pan Bóg kierował. Był to czerwiec, kiedy podjęłam tę decyzję, a dopiero w sierpniu dostałam zaproszenie. Więc gdybym nie dostała zaproszenia, to jako taręcicka też oczywiście mogłabym dalej pracować w Polsce, no ale okazało się, że właśnie był to najlepszy moment. I co? I przychodzi zaproszenie tak. prosto z Indii tak. i co tam napisali? że chcą mnie na rok. Tymczasem jak poszłam do ambasady, to ambasada powiedziała nie. Polska obywatelka, pani Barbara Birczyńska niejaka, nie może zaprosić na dłuższy pobyt. Dostanie pani wizę turystyczną. No więc wzięłam co dali. Trzy miesiące. Jeszcze musiałam właśnie nabyć bilet drogą kupna. To jeszcze były te czasy jednak tych barier. Mm -hmm. 89 rok. Więc pierwsze posiedzenie okrągłego stołu dopiero w lutym. Więc cóż, no. A pani myśli, jak tu bilet zdobyć? No trzeba było, jakieś tam zapasy miałam. Na lot musiałam zapłacić 1000 dolarów. Na każdy, gdziekolwiek leciała przez Lufthansa czy lotem, właśnie. Tylko, że w Polsce kupując za złotówki, zapłaciłam tylko 105 tysięcy. A gdy musiałam te 1000 dolarów kupić na czarnym rynku po 600, no to na to mnie nie było stać. Przebicie było takie. Oficjalny kurs dolara był to 105 złotych. Wszystko to pamiętam bardzo dobrze, bo to były mocne przeżycia. Musiałam na ten bilet zarobić. No więc tak, tak. To wtedy już zaczęłam się ostro szykować. Jeszcze powiem ciekawostkę, bo naprawdę Pan Bóg kieruje losem człowieka. 3 sierpnia jest to dzień urodzin i święceń błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. W tym, tymże 1988 roku 3 sierpnia pojechałam do katedry warszawskiej na msze świętą. Uklękłam przy jego sarkofagu i powiedziałam ojcze, no już tyle czasu czekam na to zaproszenie, może byś załatwił. I tego samego dnia były listy z zaproszeniem. W południe pan listonosz przyniósł. Naprawdę to są znaki. Zawsze. Dla mnie to, jest, to było jasne. Czasem na komisję lekarską w sprawie renty czekało się długo. Ja czekałam miesiąc. W grudniu skończyłam zwolnienia. w styczniu już miałam rentę przyznaną, a 14 lutego miałam bilet kupiony. Boże opatrzność. Wszystko. Pan Bóg prowadzi drogą prostą. Jak chce, to wyrówna każdą ścieżkę. Nawet to, co my tam rozrabiamy, coś popsujemy, to on nas jakoś odnajduje i, i, i prowadzi prostą drogą. Pani Heleno, opowiada Pani o czasach, kiedy ja miałem 14 dni. Pięknie. 3 sierpnia, a urodziłem się 20 lipca. To Tak szybko liczę. Proszę bardzo. Niepojęte to dla mnie wszystko, ale. No, nie sposób byłoby razem z panią wtedy zajrzeć do tych, do tych czasów i obserwować. Ale teraz, taką oczami wyobraźni, próbuję to zrobić. Jak wsiada ta Helena do samolotu, leci tam do tych Indii, do, do New Delhi, ląduje, matko kochana, ani internetu, ani telefonu. Kto tam po panią przyjeżdża, kto wyjeżdża, kto panią odbiera, bo przecież sam ten ośrodek. Yy, leży Jest w środku. samym mieście? Nie, nie, nie. W no właśnie. To jeszcze trzeba dojechać pewnie kilka godzin. Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt godzin. Tak. No tak, to, to bardzo może śmiesznie brzmi, ale jak ja dzisiaj o tym sama myślę, to jak człowiek tak nieprzygotowany mógł właśnie wsiąść w samolot i polecieć? Nie przygotowałam się od żadnej strony. Przykro przyznać, ale pomyślałam sobie, co ja się tutaj w. W Polsce, nawet w Gdyni, w jakiejś klinice, w chorób tropikalnych. Co ja się dowiem o trądzie? No nic. Więc to, co mogłam wyczytać w książkach mądrych, jak w jakichś encyklopediach to poczytałam, a reszta po prostu zaufałam Panu Bogu. Wtedy, kiedy się zgłaszałam do tej pracy, to jeszcze myślałam, że wszystkiego nauczy się od księdza Adama, który był, mhm. jak, jak wspomniałam, lekarzem i to już wtedy doświadczonym w tym trądzie. Ale nie miała Pani takiego... czysto jest po ludzku, pytam? Takiego strachu, że lecę do ludzi trendowatych. Ten trąd, że to było coś takiego. Co by mogło panią jakoś, no nie wiem, odrzucić, powstrzymać, zatrzymać, przestraszyć. nie bo wiem, no tak myślę o prostu... znamy, Bo trąd znamy tak naprawdę z Biblii, tak? Mm -hmm. I oni krzyczeli, nie jest. Nieczysty, 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 ludzie nieczysty. uciekali. Ale pan dotykał rękoma? Dotykał. I nie bał się. No, to właśnie. Nie bał się. Nie, nie, to nie te czasy. Ja już czytałam, nie wiem, kilkanaście lat miałam. Moja kochana babcia wiedziała, że ja chcę być lekarzem. podsuwałam jednej rozmaitej lektury lektury. Czytałam książkę, którą potem znalazłam, zresztą właśnie w Dziwoddaj, jeszcze raz ją sobie przeczytałam na świeżo. To było o osobie trendowatej, trendowatym na ratunek, taki, taki tytuł. To było o dziewczynie, która w Ameryce zachorowała. Jej wuj. Dermatolog rozpoznał chorobę i musiał ją odizolować. Wtedy jeszcze izolowano mhm. chorych zamykanych w takim obozie. Wręcz nie było stamtąd wyjścia. No i wtedy wynaleziono właśnie, w tamtych latach wynaleziono lekarstwo skuteczne częściowo, bo to, był jeszcze, to jeszcze nie było antybiotyków, ale już można było zahamować chorobę. Jak to ludzie mówią, zaleczyć, nie wyleczyć, ale zaleczyć. Yy, zahamować rozwój bakterii. Yy, no, sulfonamidy wiemy, no one hmm. nie zabijają bakterii, ale, ale w, każdym, w każdym razie już się nie rozwijają. No więc to tak, ja już wiedziałam, że ta choroba jest leczona. Yy, nie wiedziałam nic więcej, tak naprawdę. O, jak wygląda trendowaty nie wiedziałam, yy, ale z kalectwem przecież. Spotykałam się wielokrotnie w szpitalach, i w sanatoriach, i potem już jako lekarz. Więc tak naprawdę nie myślałam o niczym, co mogłoby mnie odrzucić. Czyli z punktu widzenia medycznego czuła się pani bezpiecznie. No, ale oczywiście. Przepraszamy. Mieliśmy niedawno pandemię. Ja czułam się naprawdę nieprawdopodobnie źle, słysząc o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, że, że lekarz boi się pacjenta. Że lekarz się ochrania jakimś nie wiadomo czym, przepraszam, ale. Nie, no idzie na zwolnienie lekarskie, kolega, koledze i... Tak, tak, tak. I, i, po sam, I po zawodach, no. Nie, nie, nie. To wielokrotnie pytano mnie, czy się nie bałam zarazić. No, po pierwsze, choroba, którą można wyleczyć, a po drugie, no, lekarz, który się boi zarazić, to po co on kończył medycynę? No po co? Przecież my się mamy stykać. Pacjentami po to ją kończymy, nie żeby tylko myśleć o tym, że, że ja nie zachoruję. Nie wiemy, kiedy zachorujemy, nie wiemy, kiedy umrzemy, nie wiemy, czy nas za chwilę, nie wiem, cegła mi nie spadnie tu na głowę, albo naj, na najbliższym skrzyżowaniu, czy mnie nie walnie jakiś samochód. Co my wiemy o życiu? Tak no ale naprawdę? może tak myśleć człowiek, który żyje perspektywą wieczności. No tak, ale no to chyba wszyscy taką perspektywą żyjemy. No co, no, no co się kończy? Boimy się maleńkiego zarazka? No Nie. Owszem, jak syn No bo myślę nie chcemy tym... stracić domu, samochodu, wakacji, majątku. Tego się boimy. No dobrze, Utraty no... tego, co posiadamy. No dobrze. Ale na szczęście ja niczego nie posiadałam. <laughs> nie miałam czego, nie miałam się czego bać. Indie. Indie, ląduję, tak. jestem na miejscu. Gorąco. To pierwsze doświadczenie. Wiem. Pierwsze. Rozpalona płyta lotniska, na którą się wysiadało, schodziło się po schodkach i szło się na piechotkę. Wtedy miałam dwie kule łokciowe, plecak, bagaż duży był przywieziony, a ja sobie szłam. Siosa Barbara napisała mi, że ktoś po mnie wyjedzie, więc spokojnie odbierałam bagaż. Rzeczywiście ona sama była, przyjechała po mnie. Pierwszy nocleg. Moskitiera, nie wiedziałam jak się on zakłada wiatrak latający pod sufitem, upał straszny, luty. W Taszkięcie szłam po śniegu, tam trzeba było wysiąść, żeby potankowali paliwo, a, a w New Delhi żar po prostu od, tego, od tej płyty lotniska. No i wieczór, noc, pierwszy posiłek jakiś dziwny. Siostra Barbara pokazała, że się je łyżką i widelcem. Tak, tak się tam je, jeżeli nie rękoma. Ja jeszcze nie umiałam jeść rękoma wtedy, więc łyżką i widelcem. Jakieś dziwne owoce też zobaczyłam. Nic nie mogłam jeść. Zmiana godzin, czas przedziwny, nie mogłam zasnąć. No i ten upał, ten wiatrak chaosujący. O 5 rano trzeba było się zerwać, bo o 6 był pociąg. się w pociąg, jechałyśmy 32 godziny na twardych ławkach jakąś szmatką przykryłam się tylko, y, można się było y, położyć, trzy y, były trzy miejsca do leżenia, także no tak taka podróż, ale ta twardo, twardość tej ławki wtedy to, to odczułam po raz pierwszy, no i krzyk na każdej stacji wbiegające y, osoby handlujące, jazgot, jazgot, nic nie rozumiałam. Język, którego nic nie zostawało w uchu. No, jeszcze brzydkie zapachy też, to, to, to dodatkowo. i tyle. A na, y, w Peronie, w tam gdzie wylądowało się w Rajpurze, już czekał kierowca, y, zabrał nasze walizki, y, wsiadłyśmy do samochodu takiego dosyć dużego, dostawczego. I zawiózł nas na miejsce. 30 kilometrów jeszcze samochodem. Po lewej stronie znowu no, Nowinka, znowu coś innego. Krowy przecinające spokojnie, majestatycznie drogę, na które trzeba, nie, nie reagując na trąbienie, na które trzeba było grzecznie zaczekać. Rowerzyści w nadmiarze. I tak, tak, dużo przeżyć tych pierwszych, to rzeczywiście obrazy zostają. A pierwszy pacjent? Pierwsze dzieci? Pierwsze życie uratowane? Właśnie, pierwsza śmierć? Właśnie. Pierwszy pacjent. Ja tych ludzi, którzy tam mieszkali, nie traktowałem jak pacjentów. Od początku. Podeszli do mnie przywitać się jakieś masy tych dzieci. Takie, taki drobiazg jakiś, kręcący się, wykrzykujący coś. Czego ja nie rozumiałam w ogóle, kompletnie nic. Był ksiądz, który no, po angielsku chociaż mogłam się porozumieć. No są Barbarą po polsku oczywiście i to wszystko. Dwaj moi paramedycy, potem się okazało moi paramedycy, mówią po angielsku. Mm -hmm. Słabiutko, ale na tyle, żeby się porozumieć. A pacjenci w ogóle nie. Wszystko musieli mi na początku tłumaczyć. Dzieci miały cierpliwość, biegały, skakały, popisywały się, chciały się popisywać, cieszyły się. Więc pierwsze, co odczułam, to radość tych ludzi, że ja przyjechałam. Samo to już jest oszałamiające. Przecież nic dla nich nie zrobiłam jeszcze. Skąd, mo skąd mogli wiedzieć, co ja mogę, czy mogę im jakoś pomóc, a była radość. Widać było, że wdzięczność na zapas. Czy prawdziwa radość? Może to jest trochę tak, że jak ci ludzie nie mają nic, nikogo to jak ktoś się interesuje ich życiem, nawet jeżeli tylko przyjechałabym tam i popatrzyła na nich, tak jak ten ksiądz, o którym mi ja opowiadał, on tam był pięć dni, ale nie cały czas, tylko przyjeżdżał, wyjeżdżał, nosował gdzie indziej. Nawet mi powiedział, ja tam nie mogłem jeść. No, dla niego było to przeżycie, ale ja jestem lekarzem. Dla mnie inność nie była z powodu, właśnie mówię, spotykania się tu na co dzień z kalectwem nie była niczym innym. No, była normą jakąś. Więc... No nic mnie tam tak naprawdę nie śliwiło. Podeszły jakieś panie. Przecież widziałam te wykręcane ręce, nogi jakieś obandażowane. No, to nie robi żadnego wrażenia. To byli ludzie, z którymi ja właśnie przyjechałam tu zamieszkać. To oni mnie wpuścili do swojego domu. To nie jest tak, że ja dam coś. Nic. Ja jeszcze byłam tam w ogóle nikim. Pamiętam, jak się za Barbara Barbarami zapytała, ale właśnie ile godzin pani? Tym ludziom, tutaj, temu dzwodę ja tutaj poświęca A Ja tak. A, to było pytanie nie fair. Mm -hmm. Powiedział 24 siostro. Bo jak odpoczywam, jak śpię, jak jem, jak się gadam z nimi, to też jestem dla nich cały czas. No, z, z, chyba niepotrzebnie mnie zaczepiała, mm -hmm. bo ja nie lubię takich pytań. No. No ile poświęcam? No, słuchałam radia yy, BBC yy, Sekcji Polskiej <laughs> sobie wieczorami. No, ale to dzięki temu potem jeszcze w nocy zaglądałam do dzieci, czy tam się coś no. nie dzieje. No, jakby nie radio, to by dzieci no, były nie, niedopilnowane. Byłyby niedopilnowane, żeby pan wiedział. Przewijałam te małe, karmiłam. Często w nocy trzeba było dokarmiać. A z... Tam, tam trafiają dzieci, ludzie, kobiety, o których pani opowiada, w jakich sytuacjach? Tylko... No, właśnie dotknięcie trądem, ale nie tylko. Ale oni no, są wyrzucani ludzie. z domu, ich się ludzie pozbywają. Tak. Tam trąd jest traktowany jak co? Człowiek, który, którego dotknął trąd, bo tak. Są dwie rzeczy. Jedna to choroba, a druga to powikłania. Jeżeli choroba jest rozpoznana w. Wystarczająco wcześnie i leczona wystarczająco długo i systematycznie i, i prawidłowo, może nie zostawić żadnych śladów. W momencie, kiedy zostawi ślady, ten pacjent, ten człowiek już przestaje być człowiekiem. Przestaje być wartością dla kogokolwiek. Wyrzucają, Tam w tej kulturze, w tej w tym kulturze, środowisku. wyrzucają poza środowisko. Jak tylko Rodzina ma ślady. Prosi, a te ślady, to znaczy z jakiejś zniekształcenia, yy, oparzenia, niegojące się rany, jakieś z tych stygmat i dzieci potrafią spakować matkę i wywieźć ją do ośrodka. No tak. A rodzice potrafią Albo powiedzieć po prostu: "Spadaj". Normalnie Wyjść. wyganiają z domu. Tak, bo... wyganiają z domu. Nie kamieniami, nie coś, ale gdyby nie odeszła no to cała rodzina byłaby yy, stygmatyzowana. Cała rodzina całą rodziną dotknąłby ostracyzm wioski. Nie dopuszczają ich na przykład do ujęcia wody. W wiosce jest jeden, jedno miejsce do kąpieli. Ale to, jest, to są przesłanki jakiejś wiary ich, czy po prostu tak. niewiedzy? Tak, i niewiedzy, i wiary. Y niewiedza polega na tym, że oni nie umieją wcześniej rozpoznać i dochodzi do czegoś takiego, nie powinno dojść. A y jeśli chodzi o wiarę, no to tak, to oni uważają, y że jest coś takiego jak karma, czyli przeznaczenie, czyli coś, co mnie dotyka, to jest czymś spowodowane. Na przykład, w poprzednim wcieleniu byłem niedobrym człowiekiem. I karma wróciła. I dlatego teraz dotknęła mnie ta choroba. Choroba jakakolwiek, nie tylko trąd. To jest, oni tak, samo przyszło, samo pójdzie. A jak nie, to znaczy, że jestem ukarany, to znaczy, mi się to należy. Jeżeli pokornie to przyjmę, o jeszcze, jeszcze, to też jest przeciwko tym ludziom, bo jak on się nie zgłosi do lekarza, go pokornie przyjmie, zgodzi się na to, że jest chory, to go to jeszcze bardziej okaleczy za chwilę. Ale on myśli, że w następnym wcieleniu urodzi się już jako król, albo nie wiem co. Tak, to jest, to jest związane z wierzeniami, niestety. I z jakimiś takimi jakimi mitami otaczającymi a panią to, złości, to wszystko. Nie? Mnie? No hmm? jeszcze jak? Jak pacjent przychodzi za późno, no to przecież on sobie sam zaszkodził, a ja jestem bezradna. Ze wszystkim tak było, nie tylko z trądem, w Gruślica zdarzało mi się, że przychodził pacjent raz i więcej nie wracał. Mimo, że dałam leki. Za późno. Już było za późno. Już leki nie żeby zadziałać i umierał. Także to jest przekleństwo. Taka wiara. Pani Helena, a jaka jest wydajność Waszego ośrodka? Ile osób jesteście w stanie przyjąć dzieci i dorosłych? Trudno jest w ogóle jakikolwiek limit? Nie, nie, nie ma. Niema, ile by przyjechało, Ilość tyle... pacjentów zwiększała się od początku od mojego przyjazdu do, aż do pandemii praktycznie. Właściwie się cały czas zwiększała. Nie, no może nie do pandemii, może wcześniej. Przychodzą do nas ludzie biedni. Wiedzą, że jest to ośrodek charytatywny i jak nie mogą pójść do lekarza. Państwowa służba jest absolutnie niewydolna. Czasem pacjent, jak zdąży się załapać, to, to dadzą mu jakieś lekarstwo na trzy dni. Wiedzą, że my udzielamy pomocy bezpłatnie, więc po prostu biedaki do nas przychodzą. Nie tylko trendowaci. Trendowaci przychodzą z reguły i oni są przyjmowani. To jest, że tak powiem, ta nasza elita. Natomiast przychodzą też ludzie biedni po prostu. I ta ilość się zwiększała stale. stale. Ja tam miałam, były dni, kiedy ja przyjmowałam dwa razy w tygodniu. W środę i w czwartki. Tradycyjnie, tak jak ksiądz Adam, przedłużałam tę jego służbę. Jeden dzień jeździłam do jednej przychodni wyjazdowej, jeszcze jeden dzień do drugiej. I w soboty czasem jeździliśmy, nie zawsze, bo nie zawsze też była możliwość, do kolonii, żeby posłużyć tym, którzy do nas nie mogą przyjechać. To tak było na początku mojej działalności. Teraz, po pandemii, wiele się zmieniło. I ta ilość się zwiększała. Ja rzeczywiście na początku nawet jakąś statystykę prowadziłam, bo to interesowało ofiarodawców na przykład. Pisałam listy do ofiarodawców, więc musiałam się czymś wykazywać. No to było kilkanaście tysięcy rocznie. Tych zarejestrowanych pacjentów miałam ponad 100 tysięcy, już przeszłam. 100 tysięcy i zaczęliśmy numerację od początku. Ale właśnie też pani... numery nie były. Mówi pani o ofiarodawcach, a no... Prosta sprawa. No, ośrodek musi się jakoś utrzymać. Jak się rozdaje, to trzeba najpierw zgromadzić. Nie najpierw Z i Salomon nie, nie naleje. Nie naleje, ale można też. No właśnie, ja zastałam ośrodek w Długach. Ojciec Adam, ksiądz Adam, który prowadził korespondencję bardzo, bardzo gorliwie, wybudował cały ten ośrodek z ofiar naszych rodaków za granicą. Polonia zagraniczna wybudowała ten ośrodek. Ja przyjechałam w 1989 roku. Po pierwsze, od półtora roku korespondencja była bardzo zaniedbana. Niektórzy z tych ofiarodawców ojca Adama nawet nie wiedzieli o, ty, o jego śmierci. Już się niepokojli. Ja tam poznajdowałam dwa i trzy listy od kogoś na przykład i co się dzieje z księdzem, mhm. księdzem doktorem. No to współzałożycielka niestety to akurat zaniedbała. Natomiast, no właśnie, ja już musiałam korzystać z jednych źródeł pomocy, bo polono się starzy, ci polonia wojenna, no już wymierała po prostu. To byli starzy, bardzo starzy ludzie, więc ja szukałam innych źródeł. Najpierw pisałam do rozmaitych organizacji, które zresztą właśnie ten ksiądz sekretarz tych polonijskich misji mi podesłał. No i proszę sobie wyobrazić, na jakieś tam około 100 listów, które wysłałam, Dostałam odpowiedź od dwóch organizacji nie samosu za, za zainteresowany. bo ja dopiero teraz to złapałem czyli cały ośrodek przeszedł w pani ręce no tak i w funkcjonowanie no tak 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 przyjechał lekarz niedokształcony pod względem chorób tropikalnych i mu to nigdy każą... innego, innej funkcji żadnej nie pełniłam. Tak i nagle musiałam. Menadżerem być, no Tak, tak, tak dyrektorem wręcz Siostra Barbara. Na dodatek ta kobieta, która razem z księdzem matałem to zakładała, opuściła ośrodek. Pojechała na południe Indii zakładać następny. następny. Mhm. Właściwie no niedokładnie, bo ona. Cały czas chciała założyć zgromadzenie zakonne, które będzie zajmowało się trędowatymi według idei księdza Adama. Może o tym powiem, jaką on miał ideę. To była nie pomoc trądowatym, tylko bycie trądowatymi. Zasadnicza różnica. On się wzorował na świętym Damianie de Wester, który na wyspę Malokai miał pojechać na trzy miesiące jako kapłan, a po tych trzech miesiącach odmówił powrotu. Po prostu z nimi został. Wtedy, kiedy jeszcze nie było leków, on się sam skazał na zachorowanie i śmierć. Sześć lat później umarł. No Jest świętym, ale on chciał z nimi zostać. On ich po prostu nie chciał zostawić. Jako kapłan ksiądz Adam Wiśniewski skończył medycynę w tym celu, żeby właśnie w takim duchu damianowskim zostać z być z nimi, być dla nich. Nie tylko lekarzem, ale po prostu z nimi zamieszkać. Pierwszy stopień rehabilitacji powiedzieć choremu ja się ciebie nie boję, ja z tobą mi mogę mieszkać. Twoja rodzina cię wyrzuciła, ja nie. Będziemy razem mieszkać, pracować, modlić się. Wszystko. No. Potem właśnie leki nie załatwiają wszystkiego. Przywrócenie godności człowiekowi tendowa temu, żeby on znów poczuł się dzieckiem Bożym. Żebym się poczuł człowiekiem. Znów wartościowym, co trzeba. On musi jeszcze być chciany, potrzebny. Czyli miłość jest dla tak. To, że jestem z Tobą. I tak. biorę za Ciebie tak. odpowiedzialność. Taki, jaki jesteś. Kocham Cię. Będę z Tobą. Zapytał mnie pan o wózek. Na wózku siedzę od kilkunastu lat, kiedy już kolana przestały mnie nosić. To od dawna, to co powiedziałam, 24 na 24, tam jestem. Niezależnie od tego, ile zrobię, wszystkim wolontariuszom mówię, nie jesteście w ogóle potrzebni. To wy zyskacie, ale trendowaty, mówię, nawet to, że ja przyjechałam, oni się ucieszyli. Naprawdę zainteresowanie ich życiem załatwia bardzo wiele. Pytał pan też o pierwszy kontakt z pacjentem. No Była taka dziewczyna, miała 19 lat, odmówiła jedzenia, po prostu powiedziała, że nie będzie jadła. Sam się, nawet nie musiała mówić. Po prostu nie brała jedzenia, nie przyjmowała, nie chciała jeść. Chciała umrzeć. Była bardzo okaleczona, ważyła 19 kilo, 19-letnia dziewczyna. No i trafiła mi się pacjentka yy, akurat bardzo ciężka z nowotworem, też trendowata, nigdzie indziej by jej nie przyjęli. Przywieźli ją do nas. Miała jeden sąb. I moje panie z okaleczonymi rękoma nie mogły jej karmić. No to ja siedziałam, się łóżkiem, karmiłam trzy razy dziennie, opatrywałam jej rany, już miała odleżyny, musiałam dużo zrobić. I cewnik, i coś tam, i coś tam, i coś tam. Całodzienna właściwie opieka nad jedną pacjentką. No i już coraz goręcej. Przyjechałam w lutym, to był może kwiecień. Pot mi ściekał równo. To już rzeczywiście, no tak, fajnie, fajnie, jak te temperaturki przekraczają 40 stopni, to już się mocno to odczuwa. I właśnie ze mną była ta, tylko ta dziewiętnastoletnia dziewczyna. No, i ja jeszcze wtedy nie mówiłam w języku hindi, pokazuję jej, że, że mi się pić chce. No i usłyszałam po chwili, tam się, mówię, dalej, zajmowałam tą pacjentką, starszą panią, no i usłyszałam abysynkę, pompę, że coś się pompuje, i nagle przede mną znalazła się szklanka wody, i uśmiech, i zęby tej dziewczyny całości, cały garnitur i zaczęła jeść. Bo zaczęła czuć się potrzebna. Dokładnie. Właśnie tak. Ktoś mnie potrzebuje. Szklanka wody to nie tylko podanie jej daje niebo, ale okazało się, że to, że ona podała, jej dało szansę na życie. Drugi taki przypadek miałam. Z kolei wielce uczona, 8 klas skończyła. Też dosyć młoda jeszcze kobieta, bardzo okaleczona, nie miała palców. I ona sobie z kolei gromadziła leki uspokajające, przeciwbólowe, najrozmaitsze. Powiedział mi o tym panie, że coś zauważyły, że ona coś kombinuje. No skąd to bywało? No tak gdzieś tam podbierała. No i nagle, nagle, tak a propos Ducha Świętego, to myślę, że wtedy to był absolutny błysk. Posządanie, mówię, Kalpana. Yy, przecież mogłabyś dzieci uczyć, prawda? Skończyłaś 8 klas, to może alfabetu. Pierwsze klasy, te dzi, kindergarten, Garden, pierwszą klasę, drugą. Ona tak popatrzyła, niedowierzająco, ale ja ją zatrudniłam. Ona poszła i nauczyła te dzieci. Pani nauczycielka? I od tego, i od tej pory, bo już madame dzi. Tak się dzieci zwracają do swoich nauczycielek, ona się ubierała. Nie sama panią musiała ubierać, ale bardzo elegancko, bardzo kolorowe sari, była zawsze ładnie uczesana. Poprosiła o chrzest parę miesięcy później. Praca daje człowiekowi godność. Zakończę tę historię jeszcze lepiej. Kiedy moja młodzież była tu na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, w 2016 roku to później przedłużaliśmy te światowe dni taką comiesięczną, comiesięczne spotkanie robiliśmy. No i przyszła Panama. Panama przeżywaliśmy bardzo fajna różnica godzin, także tam już odbyło się jakieś spotkanie. To myśmy tutaj mieli temat, nasłuchiwali tam chłopcy, szukali tego bardzo fajną młodzież katolicką. No i, i był taki dzień, kobieta w co kobieta, która pomogła mi w kontakcie z Panem Bogiem. Matka mojej wiary. No i proszę sobie wyobrazić, byłam w grupie młodych, było 120-ro ich i słyszałam, moja mama nigdy nie miała dla mnie czasu. Moja starsza siostra mówiła mi o Panu Bogu. Moja ciocia uczyła mnie no, ktoś tam mówił, mama, ale wszyscy wymieniali jedno imię: Kalpana. Ta nauczycielka, która uczyła ich alfabetu. I jak można przekazać wiarę, ucząc alfabetu małe dzieci? Nie wiem, przypuszczam, że język miłości, właśnie. Mhm. To przygarnięcie, pogłaskanie po głowie, pochwalenie, cokolwiek. Kalpana kochała te dzieci. Piękna historia. Tak. Zaczęliśmy życiem. Yy, I skończymy życiem pytaniem. Pani doświadczenie yy, i przesłanie dla tych, którzy tutaj mieszkają, tu żyją, tu słuchają, tu narzekają. Czego my moglibyśmy się nauczyć od tych ludzi, którzy są w ośrodku, od tych ludzi, którzy tam żyją? Co byśmy zrozumieli, gdybyś, gdyby nas tak pani wszystkich spakowała do tego samolotu. Jakbyśmy wylądowali później te 30 godzin pociągiem i tam stanęli jak jeden mąż u bram tego ośrodka. Najpierw byście chyba zobaczyli, że można się cieszyć z byle czego. Naprawdę ze spotkania, z tego, że pada deszcz, z tego, że świeci słońce, z tego, że dziecko stoi przede mną i coś gaworzy. Radość. I druga rzecz, która mnie samo też ciągle dziwi i uderza, że wszyscy są tam rodzinni. To jest jedna wielka rodzina. I zaraz nazwaliby pana starszym bratem. A ja do jeszcze starszego był u mnie taki wolontariusz, chyba najstarszy, miał 70, ponad 70 lat. Do niego mówili wuju. I każdy jakoś kogoś nazywa. Każdy widzi w nim członka swojej rodziny. Nawet do policjanta na, na drodze, jak się człowiek zwraca, to też nie panie policjancie tylko wuju. <laughs> Pokaż mi drogę. Tak, tak. Ale to też jest pragnienie Rodzinności. rodzinni, rodzinni. Pragnienie niesamowicie Więzi, rodzinni. więzi relacji rodzinnych. Tak, tak. I naprawdę wystarczy, że się usiądzie koło tego trendowatego i w, jeden punkt, w ten sam punkt się patrzy, co on. To już daje mu radość. Była kiedyś siostra zakonna, pisała jakąś pracę, nie wiem, licencjacką czy magisterską, poczęła wywiady z ludźmi odrzuconymi i rozmawiała. Zapytała mnie, czy może, oczywiście zgodziłam się. I proszę sobie wyobrazić, kilka dni po jej wyjeździe, tak zachodzę do pań, a one wszystkie. Słuchaj, ona nas pytała o historię, dlaczego tu jesteśmy, po co tu nas prowadzili. Ona się zainteresowała. Ich życiem. Ja przyznaję, lekarz czasem pyta tylko o objawy chorobowe. Nie pyta cię o, co robisz. Mnie zawsze podobała się właśnie ta praca lekarza podstawowego, podstawowej jednostki, dlatego że to jest kontakt na żywo. W szpitalu pacjent jest odizolowany od swoich problemów, a tu trzeba po pomóc pacjentowi, który w konkretnym środowisku żyje z konkretnymi problemami. A tam właśnie to zainteresowanie ich życiem, no. Może pani prowadzić ten ośrodek dzięki też Polakom mieszkającym tutaj? No wyłącznie. W tej chwili 99% to, to są dary z Polski. To się zmieniło. Mówię, tak jak powiedziałam, no Polonia jednak wymiera i wymierała i, i nadal. Czasem ktoś przejmuje dziecko, córka i nadal pomagają nam. A to jest coraz rzadziej. No zmieniają się struktury przecież. Społeczne, a w tej chwili z Polski zorganizowana jest pomoc dzięki mojemu instytutowi, które one uruchomiły taką jednostkę specjalną, sekretariat misyjny naszej nazwy Dziwodaja. No i robią co mogą, żeby, żeby uzbierać pieniądze, żebym miała na ryż dla moich dzieci. Bardzo pani dziękuję za spotkanie i wierzę, a mam odwagę do marzeń, w ogromne owoce naszej rozmowy. O! I tego, żeby. Jeżeli ktokolwiek usłyszy w tym jakieś dobre przesłanie i coś dobrego z tego wyniknie w jego życiu, to będzie tylko radość dla mnie. Bardzo pani dziękuję za pani obecność tutaj, rozmowę. Piękne poświęcenie i świadectwo lekarza, to ja który jest wielkim darem. To ja dziękuję za te słowa. Jeszcze powiem, że właśnie spotkania z ludźmi tu w Polsce. Dają mi bardzo wielką siłę. Czasem mnie pytają, kto, yy, dlaczego, jak, jak to się dzieje, że ciągle jeszcze mam siłę. Ja jestem pewna, że Pan Bóg nie daje zadań powyżej naszych możliwości. Daje siłę do ich wypełnienia. I mówi ta kobieta na wózku inwalidzkim, która jest lekarzem w Indiach, gdzieś daleko w środku, a rozmawiamy z perspektywy dwumilionowego miasta, stolicy w europejskim kraju. Niech Bóg Panią Błogosławi, Pani Helena. Dziękuję bardzo. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem. Przezwyciężyć strach jak ty.